Tutaj mi pękło, znaczy tak się jakby rozszczelniło. Tutaj jest ten taki koreczek do odpowietrzania i coś tam pękło tuż przy samej zakręce i dymi mi z tego jak jadę. Zużycie płynu chłodzącego mam na poziomie 1 litra na 20 km, czyli to wychodzi jakieś 5 litrów na stówkę. To tak jak jakieś TDI. No nic, mam jeszcze do pokonania 220 km. Co poradzić? Musiałem gdzieś pojechać. Sprawy rodzinne, mimo izolacji. Tutaj mam jakieś te 6, 7 i kawałek. Załóżmy, że mam 7 litrów. Litr na 20 to mam na 140 km. To trochę mało, bo mam 220. Ale plus tego jest taki, że staję sobie co te 20-30 km na Orlenach. I przy każdym postoju sobie ten płyn odkażający kupuję. Nie wiem po co mi go tyle, ale jak już staję i on jest, to kupuję, nie? W sumie mógłbym dłużej pogadać, bo silnik by jeszcze bardziej wystygł. To dobrze by było, bo bym mógł dalej dojechać wtedy, ale to tak bym troszeczkę zagrał jak jakiś mięczak, a chodzi o to, żeby być hardkorem, żeby po prostu pruć na gorącym, a nie tam na zimnym. Nie jest dobrze, bo jadę, stoję na światłach. Zauważyłem, że on tego płynu to mniej zużywa w trasie, bo wtedy zimne, nocne powietrze chyba nie pozwala się temu płynowi tak bardzo zagrzać, przez co w układzie jest troszeczkę niższe ciśnienie. Tak mi się wydaje, ale weźcie pod uwagę, że opuściłem kilka lekcji fizyki w liceum. Natomiast tutaj w mieście to tak jadę powoli, powietrze powoli opływa, a w ogóle jak stoję, to już jest dramat i mam wrażenie, że wtedy najbardziej psyka. Zawsze się zastanawiałem, czy to jest płyn chłodzący, czy płyn chłodniczy. Bo wiem, że jest albo tak, a nie, że i tak, i tak. Natomiast mogłoby być i tak, bo on jest chłodzący, bo chłodzi silnik, ale jest też chłodniczy, bo głównie znajduje się w chłodnicy. Jak ja mam nagrywać, jak tu pociągi jeżdżą? Generalnie, jestem już pod domem, zostało mi 10 km. Jechałem całą trasę tak super spokojnie, tam 120 max. Spalanie mi wyszło 8,2 benzyny, bo płynu to zużyłem jak na razie 15 litrów. Został mi ostatni litr i pokażę wam, skąd to się dymi. O, stąd. Tego koreczka nie da się dokręcić, bo jak go dokręcam za bardzo, to ta rurka, w którą on wchodzi, tam to pęknięcie się rozszerza i jeszcze bardziej dymi. A jak za lekko, no to dymi spod niego. Sekundkę. Nie no, spoko. Strasznie się dymi. Kurde, tak sobie myślę, że gdybym tak sobie stał z otwartą maską na awaryjnych w Ameryce, to już dawno by się ktoś zatrzymał. Nie to, że ja chcę, ja nikogo tu nie potrzebuję, ogarniam temat. Nikt się nie zatrzymuje, w ogóle się... Mógłby tak, żeby się spytać, pomóc, coś, ja bym powiedział, nie trzeba. Ale fajnie by było przynajmniej. Muszę odczekać, bo muszę korek odkręcić, żeby dolać ten ostatni litr, ale... Ibiza w dieslu. Pewnie nie widzicie na kamerce, ale dymi jak jakiś komin w Zakopanem, po prostu strasznie. A co my tutaj? W sumie to jest takie urocze, tak się zapluwa, jak niektórzy ludzie z wadą wymowy. Co tu się właśnie wydarzyło?
Ja pierdziu!